Baby, will you be with me? Cause as far as I can see, you are the only one for me. We can sit and watch the world go by. Siemaneczko, witam was bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku. Będzie zbieranie buraków cukrowych. Ale na wstępie chciałbym wam pokazać, jak wygląda nowe DLC do symulatora farmy. Otóż niestety mam tylko na razie jeden kontener, bo to są kontenery. Tutaj mam ładnie do podczepiania tych kontenerów i runner, nie? Nawet kogucik tam jest. Widzicie? I mamy tutaj tak. X, wyładowujemy kontener. Bardzo fajnie się to odbywa, jak widzicie. On takie kółeczka ma z przodu, żeby nie orał tej ziemi przy wyładunku. Wiecie, o co chodzi. Czekajcie. Ale teraz to on i tak jest. Czekaj. To czemu my go ciągniemy? Aha, bo odłącz Q. Widzicie Q? To ja sobie znowu pozwolę przyłączyć. Tak się przyłącza. Fajnie omyślone. Ten kontener ma tam takie kółeczka, żeby nie haczyć o ziemię, tak? Przepraszam, bo jakiś kaszel mam nad ranem. I tak, i jeśli wejdę sobie w marki, mamy tutaj nowe firmy. Na przykład, jadąc po kolei, Farmtech. Farmtech to jest kontener, który pozwala nam... Czekajcie. Rozrzutnik obornika, bo tak teraz myślałem. Fligl chyba. Jeszcze kontenery są z Fligla. Nie ma kontenerów z Fligla. I trainer na pewno to jest hakowiec. To się nazywa hakowiec pewnie profesjonalnie i to służy do podczepiania tych kontenerów, tak? Kontener na odpady to mamy to mamy po prostu taką jakby pojemnościówkę, że możemy sobie dużo takich, na przykład kiszonki, ziemniaki, to takie coś możemy sobie. Mamy także na ziarno, chociaż nie wiem, czym one się różnią tak w ogóle, bo normalnie to możemy sobie, bo patrzcie, to te same rodzaje roślin, to po prostu możemy sobie albo tą mniejszą, albo tą większą. Kontener na drewno, który posiadam, już wam pokazałem, na belę oraz na obornik, ale ten obornik płynny, tak, gnojówka po naszemu. I to chyba już są, to chyba już jest wszystko. Tak, mi się wydaje, że to już jest wszystko. Ale jak mówię, fajnie to jest wykonane. I niestety będę coś musiał obmyśleć, bo po prostu to jest za wysokie. Czekajcie, a może się to da zniżyć jakoś? Kurczę, fajnie by było. Nie, bo... No bo to jest za wysokie, jak widzicie, nie? Patrzcie. Nie dam rady załadować tym sztejerem tam tego drewna. To jest po prostu cholera za wysokie. Widzicie? Nie. Ach kurczę, nie ma bata. Po prostu nie ma bata. Nie da się. Dobra. Tak sobie. O, tak, dobra. I już jedziemy sobie ziemniaki tam. Buraki, kurde, buraki, a nie ziemniaki. Co ja z tym mam po prostu? Masakra. Okej. New Hollandem, nie? New Hollandem. A, ładnie, tak. Manewry. Nie wiem, nie musimy... Kurczę, bele. A czekajcie, bo ja tak w ogóle nie wiem, czy one już są urośnięte. Aktualnie trwa sprzęt Lizard... A, jest. Gotowe do zbroju. Usuń łęciny. Jasne, że tak. Dobra.
Ciekawe, czy mam wystarczający traktor, żeby obie maszyny działały naraz. Zaraz sobie zerknę. Kurczę, przesuwam się ten mikrofon tak dziwnie. 61 koni mechanicznych, a tu ta spokojnie starczy. Ten Newholland ma ponad 300, więc. Koguciki, bo to nie są łatwe rzeczy. A czekajcie, bo ja nic nie widzę tam z tyłu. Cofaj, dobra, jest. Podczepione. Kurczę, taka maszyna wielka. Ja nie mówię o tych Grim Maxtron albo albo Grim Rooster chyba. Już kurczę, nie wiem, jak to się wszystko nazywa. Najpierw sobie usuwarkę łęcin pozwolę załączyć. Włączyć, dobra, może, bo się może ktoś przyczepić. Kurde, włączaj to, a nie jedź. Włącz, dobra. G, a nie, tak, G. V. Nie ma X, okej, dobra, to. V i B, tak? Pokaż, jak się to wszystko rusza. Ładnie, patrzcie, tutaj się wszystko rusza, widzicie? Kurczę. Ładnie, cudownie. Czekajcie, zaraz sobie zobaczymy. Wow, patrzcie, widzicie? To tak nie zapełnia się naraz cały kombajn, tylko to tam musi dojść, widzicie? Cudowne. Cudowne, fajnie. Super, tylko niestety ja pojadę tak, bo wiecie. A fajnie się to zbiera, widzicie? Nie muszę osobno tych łęci, a i w ogóle bez tego by się fajnie zbierało, bo tutaj takie fajne krzaczki wystają te. Kurczę, no to się lepiej zbiera te buraki cukrowe. O wiele fajniej. No i sobie tak mogę pojechać, ale dla was to ja pojadę sobie tak na chwilę. Bo fajny widok, tak jak one się tak sypią tam. A co się dzieje tam na dole? A, widzicie, one są otrzepywane z tej ziemi. Jak ładnie to wszystko wygląda. Nie no, cudowna gra po prostu. Cudowna. Podniesiemy sobie wszystko. Zrobimy. Głupio, że te kółka są w powietrzu i się ruszają tam, gdzie skręcam. Trochę dziwne. V, G, V, dobra. Jedziemy. Zbiera wszystko ładnie, bo ja bym to chciał widzieć, czekajcie. O kurde, nie zabrał mi tego. A, ja wyminąłem trochę. Kurde. Dajcie mi, że to. Zaraz to. Ładnie zbiorę. Czasem uważać, trzeba jakieś lepsze manewry wykonać. Dobra, tamten jeden se niech siedzi. Kurde, nie chciał się dać. No czekajcie, no to trzeba. O, tak pojadę. O, tak właśnie, tak. Patrzcie, zatrudnij pracownika. Wow. Gdzie jest zatrudnik pracownika do tej roboty? Ciekawe. No nie powiem, no. No ciekawe. Patrzcie, i sobie jecie, nawet fajnie. Ale czekajcie, bo ja chcę zobaczyć, jaki on ten manewr wykona, żeby to zrobić. On zrobi takie kółeczko? Czy jak on to zrobi, cholera? Ty! Ale głupio on to robi! Jak on opuścił! Ej! Co on robi? Nie. Takiej roboty to. Wiesz, to se mojemu sąsiadowi tak możesz pole orać, ale. Ale ja podziękuję, kurczę. Nie dość, że tam opuszczone, to jeszcze mi tam wjeżdża gdzieś na.
kurde, jeździ mi po tym wszystkim. Buraków do końca nie zbierze. No masakra, no. No, masakra. Co za kurcze lebry, normalnie. A, czekajcie, bo on to podniósł. Cholera. Ciad jeden, no. Podniosę sobie to ładnie. No to trzeba zrobić dosyć duże to kółeczko. Kurde, ja nie wiem, jak ja sobie poradzę tam przy tym. To sobie zrobimy, wiecie jak? Patrzcie, tak sobie zrobimy parę, żebym tam miał po prostu miejsce na manewr. Bo ciężko tym wymanewrować. A, i ogólnie zobaczyłem, że w tej modyfikacji na motogodzinę, co tam ją widzicie u dołu i na te wszystkie tam... Kurde, ja nie umiem to chyba zbierać, bo on mi opuszcza co chwilę. Tam na te... No dobra, już to. Modyfikacja na te motogodziny i przejechane kilometry, to tak, przejechane kilometry fajnie działają, ale motogodziny, one jakoś dziwnie liczą czas, bo jak ja przyspieszę czas w grze, to one też się tam przyspieszają te. Dziwne, bardzo dziwne. To są motogodziny w grze? Bo mi się nie wydaje trochę tak naprawdę. No, w każdym razie nie wiem. Nie, jeszcze większy manewr, bo po prostu... bo się nie da dalej skręcać, bo widzicie, koło haczy już o ten kombajn. Kurczę. A dałem sobie brudzenie... Ale co to? Jak to się stało? Siedno, ja przecież nie włączyłem... Co to? Nie. Ja przecież nie włączyłem tej usuwarki do łęcin, a wy mi nic nie mówicie tam. Zamiast mi powiedzieć... Ej ty, włącz tą usuwarkę do łęcin. No to wy cicho siedzicie. Nie no. Mam brudzenie maszyn na wolne i ciekawe jak to będzie, bo ten New Holland był trochę ubrudzony, a teraz już jest bardziej. O, co jest? Aha, to się zapełniło, a ja teraz myślałem, czekajcie, z której strony będzie ta rura? Nie tutaj. Gdzie? O, dobra. O, no kurde, wszystko przeciw, rura też. Skurczybyk jedne, wszystko po prostu przeciw. O, masakra. No, czekaj, nie, to Lamborghini tak nie uciągnie fajnie. To ja wezmę. O, tu jest, dobra. To ja wezmę Deutscha. To Lamborghini będziemy powoli wymieniać na Case'a Magnum. Właściwie to możemy to dzisiaj zrobić, bo mamy trochę pieniędzy. Ostatnio zarobiłem fajnie chyba na pszenicy. Jeszcze raz zapełnimy zbiorniczek i... O, jak fajnie. Jeszcze... Ej, czekajcie, trójwymiarowe to jest, wow. Fajne, widzicie to? Super, nie no. Świetne. To też jest trójwymiarowe? Tak, ty. Też jest trójwymiarowe, wow. Fajnie, bardzo, bardzo fajnie. Dobra, to ja sobie to gdzieś postawię. Tą przyczepę. Jeszcze raz zapełnimy sobie kombajn i zrobię cięcie
i albo dozbieram to do końca, albo to będzie koniec odcinka, kurde, nie wiem, bo ja nie wiem, czy dzisiaj mi starczy czasu na to, na dokończenie tego pola, bo to jednak długo trwa trochę. To możemy coś jeszcze w odcinku porobić, bo mi się nie wydaje, żebym aż tak długo tutaj siedział, żeby te buraki zebrać. Dobra. Dobra, ładnie. No to tak. Dobra, ustawimy się znowu. O czymś miałem mówić, ale już nie wiem o czym. Nie wiem, o czym miałem mówić. Może sobie przypomnę. I nie wiem. No nie wiem, kurczę, zapomniało mi się. Często mam tak. Jak coś nie powiem naraz, to potem mi się zapomni, o czym miałem powiedzieć. No na pewno to, że niestety nie daliście mi żadnego tematu na ten odcinek, a może być trochę nudniejszy przez to. A sam sobie... O właśnie, tu chyba wam powiem. Bo przynajmniej tutaj, gdzie mieszkam, to już śnieg teraz aktualnie pada. Bardzo fajnie, dużo już tego śniegu napadało, ja lubię śnieg. Bardzo fajnie. Ja bardzo lubię śnieg, prawdę mówiąc. Fajnie się tam porzucać, albo coś takiego, albo fokna porzucać. To są bardzo fajne. Dobra, zbieramy to jakoś. No, się nieźle się zbiera te buraki, bo nie muszę osobno łęcin usuwać i nie muszę osobno zbierać, tylko zbieram od razu po usunięciu łęcin. Fajnie. Czekaj, ile wyjdzie tych buraków. Powinno trochę wyjść. Zakręcamy, już mamy 80%. To się strasznie szybko zapełnia ten kombajn. Idziemy już jeszcze chwila. I właśnie myślę, co będziemy robić teraz. Ja bym jakoś spróbował to drewno tam dać, ale widziałem fajną modyfikację i właśnie bez niej chyba nic nie zrobię. Okej. A jeszcze rurę wyciągnę, to podniesiemy, albo nie, opuścimy, żeby nie nadwyrężać tych. I znowu rura po drugiej stronie, tak? No jasne, a jak, prawda? Nie włączaj mi teraz światła. No a jak, no. Rura pieruńska, kurczę. Aj. Nie trafiłem. Jeszcze raz. Podjeżdżamy. Dobra, sypie. Fajnie, ja lubię patrzeć na te trójwymiarowe modele tych ziemniaków. Czekajcie, idę sobie zobaczyć tam. No, a nie da się, a da się wskoczyć. A, już mi przestało. Dobra, to...
To ja bym się teraz zastanowił nad zbiorem tych kłód drewna i wsadzeniem ich do tej przyczepy. Jezu. A mnie na kaszę wziął. I czekajcie, zrobimy sobie krótką przerwę. Dobra, no to wracamy sobie po krótkiej przerwie. I tak, i co teraz robimy tak właściwie, bo to drzewo, ja nie wiem, jak ja je zapakuję. No, nie mam w ogóle pojęcia, jak ja bym je miał zapakować. Jedynie w czym widzę, jakby to zrobić, to jakimś takim ładowarką, coś takiego. A bardziej tą teleskopową. Tylko że ja ją mam u krów, czekajcie, no kurde. No bo najbardziej tą teleskopową, nie? Nie wiem, czy kupować jeszcze jedną na farmę, tą ładowarkę. A może sobie po prostu... Czekajcie. Może sobie kupimy case'a nowego. Bo dawno nowego traktora nie miałem. Co jest? Że nowa wiadomość? Aha. Dobra, przepraszam was za te wszystkie SMS-y, za te wszystkie. Musiałem teraz zadzwonić. Ale kupujemy sobie w końcu tego case'a. On jest trochę drogi, ale... My sobie go zamienimy z Lamborghini na tego case'a. Tak sobie zamienimy. Kurde. Pojedziemy sobie tym Lamborghini ładnie. Ostatni przejazd Lamborghini. Sprzedaj. I idziemy sobie do sklepu kupić nowy traktor. A tym traktorem będzie... Case Magnum. 435 koni mechanicznych, wow! Patrzcie, one mają tyle samo koni, jak to? Nie! Shit! Shit! Nie! Shit, co ja kupiłem? Nie! Shit! Cholera, tak to gównia nie zrobili. Ja pierdzielę, no. Dwa razy kliknąłem. Co teraz? No, mam drugiego New Hollanda, no po cholerę mi. Ja chcę mieć różne traktory, ja cię... Masakra! Już mnie pewnie nie będzie stać teraz, jak sprzedam ten traktor. 152 tysiące. To wyjdzie 250, tak około, tak powyżej. 260 bym liczył. No, ja pierdzielę. Dobra, to już na kredyt. No kurde! Ale mnie to wkurzyło teraz, masakra. No i patrzcie, no... Ale to zrobili. Ale to mi się nie podoba, to co oni to zrobili. Że dwa razy klikniesz na traktor. Przecież może się komuś pomylić. A te kafelki są dosyć duże. Nie no, zdenerwowało mnie to. Głupie, strasznie głupie. Ja bym to wycofał na ich miejscu. Bo już pewnie dużo ludzi się tak pomyliło. Kurde, na pewno nie jestem pierwszy. Ale czekajcie, bo mnie to zaintrygowało. Te dwa traktory mają tyle samo koni. Ale mi by bardziej pasował ten case. Jasne. Case. Okej, dawaj go. Bo za dużo tych New Hollandów by mi się pamiętał. Fajnie, fajnie, ładny case. Ładny, tak nawet go obejdę, o tak. Fajnie, fajny case. 380 CVT Case Magnum. Opony Strelborg. Fajnie. Dyszel ma, myślę, że pod wszystko.
Ale dźwięk, słyszycie to? Cudowny. Poezja, jeszcze raz. O tak, mogę jechać. O jest, koguciki. Ale fajne wnętrze. Ale fajne. Siedzonko. Zobaczymy, ile może wycisnąć. Wow, 51, fajnie. Jak pod górkę sobie poradzi? Ładnie pod górkę wjeżdża. I tym fajnym akcentem sobie chyba skończymy te symulatory farmy. Dzisiejszy odcinek krótszy trochę. Zaparkujemy sobie fajny case. Już mam dwa case'y na tej farmie, bo kombajn i teraz traktor. Ciągnik bardziej. Fajne ma koła, kurczę, ale takie koła przykręcać do takiego case'a. Popatrzcie, jakbym miał wymieniać, kurde. O, to sobie takie coś zrobimy, no. Dobra, i sobie przemówię teraz, jak zawsze. O, dziękuję wam bardzo, czekajcie. Dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Proszę o jakiś temat może na następny odcinek i proszę o jakieś pytania. Znaczy, jeśli macie oczywiście jakieś pytania do gry, lub jeśli chcielibyście zakupić grę, to macie pytanie o jakieś rzeczy, to możecie pytać wszystko. O ocenienie materiału też bym prosił, bo to zawsze mnie motywuje, jak tam jakieś łapki są. No fajnie bardzo. Dziękuję wam oczywiście za oglądanie. No i na razie, siema!